Witam was wszystkich serdecznie, z tej strony Farkas i witam was w dalszej przygodzie w grze Gothic. Jak pamiętacie, skończyliśmy w tym miejscu i mieliśmy ruszyć porozmawiać z Miltenem, żeby oddać w końcu list. Ale nie chciałem wejść, już na mnie krzyczy. Mam list? Oto i ono. Sobie poszedł. Wow, szybko poleciał po schodach. Już wraca. Dobre ma tempo. Rozmowa pewnie szybko przebiegała. Super. A gdzie jest Torres? Fajnie. Ja tam w kręgach szybko awansowałem. Nie wiem, o czym oni mówią. No dobrze. Do zobaczenia. Lecimy do Torresa. Rodriguez Torres. Witaj, magu. Co się tak do mnie przymila? Zobaczmy, co on ma. Mądrość bogów, trzeci krąg magii, drugi krąg magii. Esencje uzdrawiające, czary, co mamy? Światło, uzdrowienie. Nic, co by nam się przydało. Znaczy, światło by nam się przydało. Oczywiście nie będziemy przez spodnie chodnią latać i będziemy latać z pochodnią, jednocześnie walcząc, bo to się nie da. Nie. Dowiedzmy się, co zrobić, żeby zostać magię. Aha, dobra. Pierścień siły, pierścień zwinności, trzy swoje kule ognia, grom i przemiana ścierwojada, esencja ducha walki, max mana plus 5. To by było dobre, jakbyśmy byli magiem, potrzebowali many. Ale chyba sobie weźmiemy po prostu pierścień siły plus 5. Tak. Zawsze mówisz to samo. Dobra. Albo jeszcze to spytam się.
Jesteś niemiły. Rodriguez, powiedz coś ciekawego? Bo nie pamiętam już. Dobra. Nie będziemy się tutaj zagłębiać. Oni by powiedzieli co, gdzie, jak szukać i po co. Tu byśmy dostawali zbroję Cicera od tego Skipiego. Tutaj on też daje coś. Stąd chyba daje. Tu jest też Bloodwing, ten co nas na początku pobił, ale z nim przecież nie będziemy teraz walczyć. Nie, to... Dobra, na razie wyjdźmy stąd i ruszmy w końcu do obozu, do którego mamy zamiar dotrzeć. Gdzieś się można było dostać, mi się zdaje. Może się mylę. Dobra, się przejrzyjmy po prostu. Po pierwsze zadanie samo. Broń Baloro. A to jest to, co z tymi składnikami, przyjęcie nowego obozu, to się nam przyda. To też się przyda. To też i to też. Okej. To zapiszmy już od razu właśnie. No, zapisuj się, zapisuj, 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 okej. Świstak, z tą misją mamy plan. Dobra, teraz spędzimy pewnie 2 odcinki na wykonywaniu zadań dla nowego obozu, żeby zostać tam strażnikiem świątynnym. I będziemy się tam uczyć dwuręcznej broni. I potem zaczniemy wykonywać zadania. Każdy z obozów ma chyba jeszcze dodatkowo jedno czy dwa takie zadania poza nurtu głównego, czyli coś chyba unikalnego do wykonania dla nich. Chociaż nie, chyba tak. To jedno, dwa zadania takie są właśnie osobne. Ostatnio sobie tutaj wyczyściliśmy, znaczy ostatnio, z jednych z pierwszych odcinków, jak szliśmy z tym balem jednym. Jeszcze z nim nie gadaliśmy, tam powinien być chyba na dole, czy gadaliśmy, jeszcze pamiętam. A jak nie gadaliśmy, to się z nim spotkamy, jak gadaliśmy, to go już nie spotkamy i nam tam strażnik zawróci głowę. Będziemy u strażnika mogli sobie chyba na początku kupić tego, stroje nowicjusza, jeśli będziemy chcieli. Są gobliny, ale się nie mylę. Tak, tam są gobliny, ale tam na razie nie pójdziemy. Pójdziemy pokonać tego jaszczura. Teraz jesteśmy wystarczająco silni, żeby mu sprostać. Świadomo obrażenia wchodzić, oczywiście. Czasami tego nie lubię, naprawdę. Tego obrażenia nie wchodzą. Tam jest terytorium orków. Tam na pewno nie pójdziemy. Tak, oni mają tutaj terytoria porozrzucane, no to są chyba cmentarzysko. Ten główny terytorium jest w innej części tego kolonii, tam jest znowu też coś innego. Więc możemy też iść tam potworki na dole zabić. Tak, zabijemy, nie będziemy ich opuszczać. Doświadczenie w każdej ilości się przyda. Tylko tak. Najpierw to może zapiszmy, żeby nie było. Coś mi nadal w gardle zalega. Dobra, chodźcie, dawać pyszczki. Aha, na pewno ci się tam trafić. Ale nawet ładnie i sprawnie poszło. Dobra, jeden załatwiony, drugi. Dodatkowa kasa. Dodatkowe bryłki rudy, tych nigdy za wiele. Tam na dole powinny być krwiopijce. A, powinno też pójść z nimi bez problemu.
Czyli zawsze to na nich łuk używałem. Ale teraz już nic, mamy trochę słabe. Łatwiej pójdzie z maczugi, z tego łomacza. Działa uzdrawiające, przydatne zawsze. Dobra, co tu mamy? Piekielnik oczywiście. No nie będziemy wybrzydzać, tak? Tu będziemy mieli chyba kilka zadań. Od tego. Od balów tylko, czy coś jeszcze? Dawać tutaj. Wcześniej to ledwo dawaliśmy im radę, a teraz na jednego hita idą. Tak, zacząłem wcześniej, teraz mówić też, że nie właśnie mieli kilka zadań jak balów. Jakieś takie chyba od kilku nowicjuszy. No i tu tyle. Mamy jeszcze to zadanie, żeby zwinąć to dla tego, jak on miał. Dla Fiska chyba. No i 200 dodatkowe punkty, 200 punktów doświadczenia dodatkowe. A, ten pierścień siły miałem ubrać, zapomniałem. Znaczy przez to mi tego łuknie. Przez to chyba nie będę mógł łuku używać. Coś tak go mało używam. A siła zawsze się przyda do walki wręcz. Tak. No, wsianka, bierz się. Serafisty też. No, same jakieś rzeczy. No, sprzedaż oczywiście, bo wątpię, żeby było coś lepszego niż my używamy. Dobra, napój. Pochodnia, zioła. I pałka. Ja bym chciał kogoś ugłuszyć, to jak znalazł. No, zapisuj się. Nie wieszaj się, tylko się zapisuj. Tak, mamy co? 2 razy zręczność. No właśnie. Dobra, na razie niech będzie ta zręczność. Na razie sobie dajemy radę. A łuk się zawsze może przydać. Chociaż zawsze możemy jakiś słabszy trochę ubrać. No tak generalnie to na co nam na razie łuk by był potrzebny. No jestem walczył, z nimi gadaliśmy. Nie rozmawialiśmy. No oby. Przyda ci się. Objawienia dostałem, moi drodzy. Przychodzę do was, aby zasilić wasze szeregi. Właśnie, i o to tutaj chodzi. Nie możemy z żadnym tym balem rozmawiać. Oni się zawsze muszą odezwać do nas pierwsi. I na tym będzie polegać nasze zadanie, żeby się dowiedzieć od każdego z nowicjuszy, jak można zwrócić uwagę każdego z balów. Z czego bal Parvez, tak? Nie, bal na MIP. To już wiemy, jak jego uwagę zwrócić, bo przecież dostaliśmy to silne
tego ziele ćpuny. Ile kosztuje? No ba, przecież wiadomo. 500 bryłek. Nie powiem co. Dobra, jest Lester, porozmawiamy z Lesterem. Chodź tu. Kim jesteś? No to opowiedz mi o waszym obozie. Nie wiem, jakieś podstawowe przydatne rzeczy. O kastach, zacznijmy od kast. Chciałem wam coś pokazać, ale może jeszcze to zobaczymy. Było napisane członów. Teraz jak będzie rozmowa z perspektywy tej, co była przed chwilą, to spójrzcie na prawe ramię Balnami, bo ja myślałem, że ten gościu mu siedzi na ramieniu. A, nie ma tej perspektywy. Trudno. O, zobaczcie teraz. Rozumiem, spokojnie. A, no tak, czy mi się pomylił ten bal na mnie. Ale na placu to jest taki jeszcze bal, któremu trzeba dać właśnie to ziele, co ja wybrałem wcześniej, że za pomoc. A ja nawet wiem, ja pamiętam to. No. O właśnie to. Zaprowadź mnie. Jak dojść? Pokaż mi, jak dojść. Do nauczycieli. Tak, prowadź mnie. Niech dojdę. Stój. Okej. Okay.
Więc rozmyśliłem się. Właśnie to było mi tylko potrzebne po to, żeby się dowiedzieć, jak mam skłonić jego mistrza do porozmawiania z nami. Oczywiście wiedziałem jak, ale inaczej byśmy nie ruszyli dalej tej akcji. Nowicjusz, fajka, nowicjusz. Joro. Joru. Joru. Odwala tą robotę, co nie chcą góry robić. Musi być dobry towar, jak tak bardzo go pożądają. Oczywiście nie za darmo. On mi po prostu powie, żebym na przykład z Lesterem porozmawiał, z Laresem porozmawiał, odciągnął go od góry i tak dalej. Znam Dustiego. Dobra, ja wiem co mamy wykonać, ale zróbmy tak jak powinno być, czyli leźmy do Fortuno, tylko chyba nie w tą Majkę lecę. Oczywiście, że nie. Trzeba tędy lecieć, biec, przebiec się, zrobić cokolwiek, dostać się do niego. Weźmiemy tę dzienną rację, przyniesiemy jemu, dowiemy się co mamy robić, a w kolejnym odcinku porozmawiamy z balami. Dobra, zaspoileruję wam. Tego musimy uspać jednego z uczniów. Tam jest kolejny, chyba tam. Nie, tam jest... Tam. Trzeba mu przyprowadzić kogoś do nauki. Co jeszcze mamy? Jeszcze mamy takie zadanie, żeby... No temu dać fajkę do wypalenia. Może od razu mu damy? Nie. Biegniemy najbardziej w tamtą stronę, albo skaczemy. No tu jest Fortuno. Kolejnemu co mamy zrobić? A, kolejnemu musimy pomóc jakiemuś nowicjuszowi. Tego musimy przyprowadzić. Stucz go na kwaśne jabłko.
To co za prezent? Działa lub owoce. Okej. Okay. Same ziółka będziesz miał. O, masz bryłki ról. Fajnie, ziółka też mam, ale nie. Sprzedamy ci ich. Sprzedam ci parę przedmiotów. Tego łuku nie będę sprzedawał na razie. Ale tak. To sprzedamy, to. 147. Ok, to zrobimy tak. Zakończymy transakcję oraz zakończymy odcinek. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Powiedziałem Wam, co za zadania będziemy musieli wykonać. Od Fortuny powinniśmy się dowiedzieć prawie tego samego chyba, albo to samo dokładnie. No i weźmiemy się za wykonywanie tych zadań, jak już z nim porozmawiamy, porozmawiamy z odpowiednimi ludźmi. To tyle na dzisiaj. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć Wam!